Wojewódzka Biblioteka Publiczna i wypożyczalnia, która jest jej działem, ma bardzo szeroką ofertę przygotowaną dla swoich czytelników. Oferujemy książki ze wszystkich dziedzin wiedzy i w bardzo szerokim aspekcie, czyli mamy książki, mamy powieści, mamy książki do nauki, mamy komiksy, mamy filmy, mamy książki z tak zwanej gatunek literatura faktu, literatura podróżnicza, książki biograficzne, książki, które są wspomnieniami osób, książki w formie listów, w formie korespondencji pomiędzy znanymi ludźmi. Posiadamy bardzo ciekawą kolekcję multimediów, filmów. Mamy filmy polskie, filmy zagraniczne, filmy również, które są ujęte w bardzo ciekawych kolekcjach. W zbiorze filmów znajdują się ciekawe kolekcje autorów, takich znanych reżyserów, na przykład jak Woody Allen, czy też mamy bardzo ciekawą kolekcję filmów radzieckich, film japoński, kolekcję również filmów komediowych, takich w bardzo takim szerokim aspekcie. Mamy też bardzo ciekawą taką sekcję wyodrębnioną filmów dla dzieci, ponieważ często czytelnicy przychodzą do nas ze swoimi pociechami i bardzo często jest tak, że mama, tata wybierają filmy dla siebie, a przy okazji nasz młody czytelnik podchodzi do półki i wybiera filmy dla siebie. Czas pandemii niestety nadal trwa, ale my pracujemy dla naszych czytelników normalnie. Oczywiście są obostrzenia w postaci liczby osób, które mogą przebywać na sali. No oczywiście bardzo prosimy, żeby przychodzić do nas w maseczkach. Wszędzie są płyny do dezynfekcji dłoni, więc każdy może z tego skorzystać. I w części beletrystycznej można sobie wejść w regały i samemu wypożyczyć to, co wpadnie w oko. Zarówno książki, jak i filmy, audiobooki. To wszystko tak jak było jest w wolnym dostępie. Oczywiście zachęcamy do korzystania i zamawiania zbiorów online. Wtedy po prostu jest takie szybkie wypożyczanie, najczęściej zwrot i od razu to, co się zamówiło, można szybciutko odebrać. Więc to właściwie wedle uznania naszych czytelników. W przypadku książek i audiobooków wypożyczamy zbiory na okres 30 dni. Po tym czasie, jeżeli jest taka potrzeba, chęć, prosimy, żeby się z nami kontaktować w celu przedłużenia wypożyczenia zbiorów. Jeśli patrzymy, że nikt nie czeka, nie ma kolejki, bo są oczywiście bardzo poczytne tytuły, gdzie ta kolejka jest naprawdę imponująca, przedłużymy o kolejne 2 tygodnie. W przypadku filmów wypożyczenie jest na okres 7 dni. Jeżeli ten czas nie wystarczy, również prosimy, żeby się z nami skontaktować i przedłużymy o kolejne 7 dni wypożyczenia. Chciałabym również powiedzieć, że idąc z duchem czasu, udostępniamy nasze zbiory również na platformach. Wydajemy kody dostępu dla czytelników do platformy e-book Libra oraz do platformy Legimi. Ta forma czytania książek również cieszy się wielkim zainteresowaniem i zwykle jest tak, że jak ktoś się spróbował i ten kod dostępu od nas otrzymał, najczęściej prosi o kolejny. Tym bardziej, że można w ten sposób nadgonić jakieś lektury, można się zapoznać z nowymi lekturami. Jest to bardzo, bardzo poczytna i popularna również forma czytania książek. Mamy także do dyspozycji czytniki, więc gdyby ktoś chciał od nas taki czytnik wypożyczyć, również zapraszamy, bo też jest to jakaś forma, żeby sprawdzić, czy takie czytanie akurat nam odpowiada, bo to też różnie może być. Ktoś woli czytać w czytniku, ktoś na przykład w telefonie komórkowym, więc to wszystko jest do sprawdzenia i do podjęcia decyzji, w jakiej formie będziemy z tego korzystać.
Po kody można się zgłosić, wysyłając do nas maila, podając swoje nazwisko, imię, numer karty bibliotecznej. My odsyłamy ten kod. Ewentualnie, jeżeli ktoś robi to po raz pierwszy, również tam dołączamy instrukcję, w jaki sposób zalogować się i później ten kod uruchomić. Można oczywiście też przyjść osobiście, o kod poprosić, ale wydaje mi się, że w obecnych czasach większość czytelników jednak wysyła maila i prosi, żeby po prostu w ten sposób mu ten kod przekazywać, co też robimy. Te kody są ważne 30 dni od momentu aktywowania. Czytniki zwykle też na 30 dni, jeżeli nie ma kolejnych, bo czasami jest tak, że jest trochę większe zainteresowanie, to oczywiście też można się z nami skontaktować, żeby ten okres wypożyczenia przedłużyć.